Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Literaccy. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją. I to recenzją książki i autora tej książki, który jest mi bliski, po prostu. Krystian Janik, tu nie ma nic. Dlaczego pan Krystian Janik jest mi bliski? Bowiem 2 miesiące temu spotkaliśmy się właśnie w Tarnowie, skąd pochodzi autor tej książki. I spotkaliśmy się przy okazji wywiadu, ale wtedy to był wywiad akurat ze mną. Krystian przeprowadzał ten wywiad z ramienia gazety Temi, w której pracuję. I ja dzisiaj, mając tą książkę w ręku, on mi się nie zająknął ani słowem wtedy, że pisze opowiadania, że wcześniej w 2000... Felietony, że w 2018 roku napisał kryminał historyczny, który również dzieje się w Starym Tarnowie. Nie wiem, czy wiecie, choć pewnie gdzieś tam w filmach to zauważyliście, Tarnów mi jest szczególnie bliski, bowiem uważam, że to miasto, gdzie prawie wszyscy grają, śpiewają i muzykę wielbią ponad miarę, ale tu się okazuje, że jeszcze oprócz tej muzyki, tego pióra i tej literatury w tym Tarnowie jest sporo. No dobra, taki długi wstęp, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby właśnie nie powiedzieć o tym, że mi nic nie powiedziałeś, Krystianie. Dobra, słuchajcie. To może Danielku. Niestety Daniel będzie mówił dalej. Tak? Opowiedz o książce. Słuchajcie. Co jest w tej książce? Nikt nie robi wstępów tak pięknie jak Daniel, przyznajcie sami. Nie ma tu absolutnie grama złośliwości, mówię to zupełnie serio. To ja Wam tylko jeszcze powiem tytułem wstępu, że jak Małgosia wzięła tą książkę do ręki, Małgosia musi mieć absolutną ciszę do czytania, więc jest gdzieś tam na górze i nagle słyszę: o cholera! Ja mówię, co tam się dzieje? Ona mówi: o cholera! I wychodzi z tej na schody i mówi: ty, ale to takie mocne jest zupełnie. No słuchajcie, o czym jest ta książka? Mamy tutaj bohaterów, którzy żyją sobie w wioseczce niedaleko Tarnowa. Oczywiście ta wioseczka z góry skazana jest na niepowodzenie. Niepowodzenie zawodowe, karierowe, miłosne, finansowe i tak dalej. A więc co się dzieje w tej wioseczce? Wszem i wobec panuje patolka. A więc alkohol leje się strumieniami z takich radości i oczekiwań. To są przede wszystkim mecze piłkarskie. I tak, telewizyjne oczywiście, bo przecież oni nie jeżdżą na mecze. Słuchajcie, my mamy tutaj opowieść i ta narracja prowadzona jest przede wszystkim przez bohaterów. Czyli jeżeli jest pierwszy rozdział dotyczący mamy, nie wiem, czy ja mogę tak powiedzieć, mama to mi się tak kojarzy inaczej. Mama, żona, tak? Tak? I ona prowadzi tą narrację pierwszoosobowo, natomiast dlatego się tak zająknęłam nad tym mama, bo to jest taka... Starsza pani. Tak, ale jakby mama to mi się kojarzy z taką czułością, tak, miłością, tak. Z jakimś takim empatią, a dokładnie tak, jest ale i trochę inaczej, ale nie będę tak. Jeśli szukacie w tej książce czułości, to tutaj tej czułości nie znajdziecie. Natomiast pod takim płaszczykiem właśnie tej patologii, tego gromu alkoholu, który się leje w tym domu. My się poruszamy tak naprawdę... wokół czwórki bohaterów. Czwórki, piątki, tam później piątki bohaterów, szóstki może czasami. Ale to nie jest najważniejsze. My mamy tutaj obraz ludzi, dla których tak naprawdę alkohol jest determinantem całego dnia i tak naprawdę całego życia. Rzeczywiście oni sobie siedzą gdzieś w różnych miejscach i narzekają na tą wioseczkę, żebyśmy najchętniej z tą uciekli, ale tak naprawdę oni są przyszpileni, bo jak oni mogliby sobie poradzić gdzieś poza granicami tej wioseczki, gdzie wiedzą, że u pani w sklepie mogą wziąć alkohol, kupić papierosy i tak dalej. I te rozmowy, które oni toczą, to najczęściej to są rozmowy związane z kobietami, z alkoholem i z piłką nożną. Natomiast ja Wam powiem tak, ja w tej książce mi się doskonale ją czytało, bowiem jest to tego rodzaju literatura, która dla mnie jest pewnego rodzaju obrazem
Może nawet nie tyle to, co dekadencji, bo w dekadencji musimy poszukać też jakichś tam wartości. Tutaj nie. Tutaj jest jakby absolutne zmierzanie do degrengolady, ale ta degrengolada, ta patologia jest przez Krystiana napisana w sposób odrobinę sarkastyczny, błyskotliwy, ja mam wrażenie. Bardzo dosadny też. Dosadny. Przekleństwa tam poganiają przekleństwa. Bo to jest książka dla dorosłych. Tak. Jest bardzo mocna. Tak, ale jednocześnie nie wiem, czy zauważyłeś, że to jest książka, która oczywiście opisuje dramatyczne historie, bo tam jest na porządku dziennym bicie, chlanie i tak dalej, ale jednocześnie słuchaj, czytając to, miałaś poczucie, że się obruszasz jakoś na tych bohaterów, czy raczej z taką pobłażliwym sarkazmem traktujesz? Nie miałaś czegoś takiego, że to jest ironiczne? Ja kilka razy wybuchałem śmiechem. Wiesz co, ja miałam poczucie beznadziei. Tej wioseczki. Tak, miałam poczucie kompletnego upadku zarówno moralności, jak i pragnień, marzeń. Tam niczego takiego nie było. Tam jedynym marzeniem jest zakupienie... No właśnie dlatego... Słuchajcie, ja chciałam, tytuł jest absolutnie trafiony. Chciałam nawiązać do tego tytułu. Nic tu nie ma. I ten tytuł dlatego jest idealny, ponieważ on pokazuje, że w tej wiosce, która jest taką enklawą tej patologii, ona jest tylko tak naprawdę ta wioska, ja często to powtarzam, ale to zdarza się w przypadku autorów, u których rzeczywiście to można zauważyć. Ta wioska może być w każdej części Polski. I ona jest zamknięta, hermetyczna, wszyscy się znają ze wszystkimi. Mnie rozśmieszyła sytuacja na przykład z kasetami wideo. I tam był taki zwrot, takie zdanie, że no świat idzie do przodu, ale w tej wiosce jakby się wszystko zatrzymało. Mhm. Że świat to już tam ma Blu-ray, czy DVD, czy inne jakieś rzeczy, a oni dalej tu mają kasety VHS. I to mnie po prostu tak aż roześmiało. Mhm. Rozśmieszyło. Natomiast rzeczywiście to... Ja miałam, Danielowi powiedziałam, to trochę tak próbowaliśmy dyskutować, ale ja mówię, zatrzymaj się, bo będziemy dyskutować przed kamerą, razem przed widzami. I pierwsze moje skojarzenie to było takie, że to jest książka taka trochę o złotopolskich, ale tylko trochę, ponieważ, bo nie ma, u złotopolskich nie było tego alkoholu, ale jednak to plotkowanie, to gadanie, że ktoś tam coś komuś, ja sobie kupiłem samochód, a następnego dnia sąsiad kupił sobie lepszy, bo chciał być lepszy ode mnie, ta rywalizacja, taka zwracanie uwagi na to, co kto ma, co kto robi, no to takie jest dla mnie zero-jedynkowe. No i drugie moje skojarzenie to było oczywiście Daniela ukochany serial i Tol cię ostatnio wciągnął w ten serial. Danielku, przyznaj się. No czasami zdarza się, że wieczorową porą oglądamy z Tolką, bo Tolka lubi jedną z głównych bohaterek. Rancho i Wilko wyje. I co z tego? Nie, no super, super. Ja nie lubię, ale Daniel wciągnął Tolcie i one oglądają czasami ten serial. I to moje drugie skojarzenie, jak sobie siedzi pan Pieczka ze swoimi kolegami na ławeczce przed sklepem. Mimo, że nie oglądam, to często to się pojawia ten moment i on sobie siedzi i oni sobie tam piwkują, tylko to wszystko ma jakąś taką większą klasę. Mhm. W tej książce... Nie mylić klasę z piórem, bo pióro jest wyśmienite. Tak, to jest... Nie ma co tu dyskutować. Natomiast klasy bohaterów... Mhm. Bohaterowie nie mają tej klasy. Nie mają. Oni są zamknięci w tych enklawach, w tych miasteczkach bez przyszłości de facto. Oni, na przykład główny bohater jeden, przepraszam, to dokończę już tylko. Główny bohater zbiera alkohol, ponieważ zbliżają się kolejne zawody piłkarskie, czy mundial, i on od kilku miesięcy gromadzi alkohol. I to gromadzi go na litry, bo cytrynówka, żubrówka, pigwówka, malinówka, jeszcze piweczko, jeszcze to... No słuchajcie, tam nic innego się nie dzieje. Tak, ja też chciałem o tym powiedzieć, natomiast jeszcze raz chciałem podkreślić, że oni też nie chcą z tego uciekać. Im jest tak naprawdę, tym bohaterom jest dobrze, bo oni chyba nie znają innego świata. No właśnie. Poza tą wioseczką, dla nich ten alkohol jest pewną receptą na przeżywanie dnia. Może nie znają innej, ale ojciec uczy pić syna, syn bije matkę, bo przecież ojciec też bije matkę. Więc tutaj ten obraz degrengolady, tej patologii jest naprawdę, naprawdę duży. Tylko jest taki sznyt w tym pisaniu, że my mamy wrażenie, że
To jest jakieś, nie wiem, bardzo chcę nie chcę złego słowa użyć, ale jest to tak napisane, że my przepływamy przez tą książkę trochę. I gdzieś taką mamy czapkę, niewidkę, gdzie siedzimy i jesteśmy bezpieczni. Nam tutaj nic nie grozi, ale co wyprawiają ci bohaterowie, to jest dramat. Jeszcze chcę tylko podkreślić jedną rzecz. A propos tego mundialu, bo tutaj ta piłka jest takim wydarzeniem, które jednoczy sąsiadów, tak? Powoduje, że drzwi domu się nagle otwierają. Dlaczego się otwierają? Oczywiście dlatego, że tego wódeczka jest masę, więc zapraszają nieznajomych, tak, którzy wpatrując się, bo ta narracja później się zmienia, więc nie mamy tylko narrację mamy, żony, ale mamy też bohaterów, dwójkę młodych chłopaków, którzy... Oczywiście też piją. Pijących straszliwie, którzy gdzieś tam patrzą na nich, bo mają upatrzoną tą córkę. U jednego z nich. Córka wpadła wróblowi w oko i oni dziwnym trafem zostają zaproszeni po prostu na imprezę, gdzie oczywiście żaden z nich nie dotrwał nawet do pierwszej połowy, bo tak się źle poczuli pijąc ten alkohol. Musicie sobie wyobrazić patolkę patologiczną, patologiczniej nie można już. Nie? Patologia do entej. Tak, ale zostawmy na chwilę ten alkohol. Zostawmy na chwilę tych bohaterów, którzy jakby nie potrafią z tego wyjść, bo to jest naprawdę sytuacja, że on determinuje ich każdy dzień. Jedynym wyjątkiem jest wizyta u lekarza, naszego pana Wiesia, który po prostu od rana nie pije, bo ma od 2 lat chyba, czy do 2 miesięcy umówioną wizytę i jest w stanie po prostu kilka godzin wytrzymać bez tego alkoholu. Ale pomówmy teraz o czymś innym. Pomówmy o sytuacji, która mnie osobiście pozwala oddzielić literaturę, która wedle mnie jest literaturą wartościową, a pewnego rodzaju literaturę, która po prostu w żaden sposób mnie nie zajmuje. I tutaj literatura, czy też pióro pana Krystiana Janika mnie wciąga. Wchodzę do tej historii, obruszam się, czasem się uśmiecham pod nosem, czasem jest to ironia, ale ja wchodzę w tą historię bardzo, bardzo mocno. Jest mi też, oczywiście, czasem się uśmiecham, jak nasi bohaterowie idą na przykład do Hybrydy, mojej ulubionej knajpki. W której ja nigdy nie byłam, moi drodzy państwo. No nie był, ale ja cię zabiorę, jak tylko będziemy razem w Tarnowie, to obiecuję. Złożył tą obietnicę przy was. Na pewno, więc tutaj ja po tym Tarnowie się też już dosyć swobodnie poruszam, bo mam tam bardzo wielu przyjaciół. Pozdrawiam oczywiście, pozdrawiamy Patkę i Sepka. Ale to jest też dla mnie jakby taka sytuacja właśnie, która wywołuje uśmiech. Ja bardzo lubię czytać o miejscach, które znam, w których byłem. Natomiast jeszcze raz podkreślam, pióro pana Krystiana jest piórem, które moim zdaniem rozbłyśnie jeszcze nie jeden raz. Jedną rzecz muszę wam powiedzieć. Ta książka jakby w moim odczuciu, przepraszam Małgosia, że ja cię tak dzisiaj... Spychasz mnie na margines, to trudno. Zdeterminowałem. Zdeterminowałeś? Tak. Rzadko to się, sami przyznajcie, że to się zdarza. Pozwalam mu absolutnie. Bardzo rzadko. Natomiast tutaj są fragmenty, moim skromnym zdaniem, za co przepraszam cię, Krystian, troszeczkę słabsze. To nie jest być może taka równa książka, ale to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Moim zdaniem pojawiło się na polskiej scenie, na polskiej scenie literackiej nowe pióro, które ma szansę się utrzymać przez bardzo, bardzo długo. Ja będę bardzo mocno trzymał kciuki za autora tej książki, za Krystiana, bowiem wydaje mi się, że jest to talent. Słuchajcie, książka kończy się w taki sposób, że prawdopodobnie będzie ciąg dalszy, z czego ja się po prostu bardzo, bardzo cieszę. Dobra, proszę Cię. Mogę coś powiedzieć? Tak. Ja jeszcze bardzo chciałam powiedzieć, nawiązując do tego kunsztu literackiego, to ja chciałam powiedzieć, że autor operuje takimi zwrotami i tak formułuje zdanie, że my nie mamy wątpliwości, gdzie rzecz się dzieje i czego dotyczy. To nie są słowa, już pomijam te wulgaryzmy, które są zawarte w książce. Tylko, że te wulgaryzmy, słuchajcie, mają sens. Tak, one tak, są jest... jakby określeniem postaci, nie? To oczywiście, że tak. Aczkolwiek wszyscy tam przeklinają, to jest już inna historia, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że tak się pewnie dzieje w takich miejscach. Niemniej jednak
to pióro jest zero-jedynkowe. Mhm. Tutaj naprawdę wiemy, że to się dzieje na małej, zapyziałej wiosce, ludzie są niewykształceni. Mnie bardzo rozśmieszyła, ja właśnie mówię się o tym rozśmieszeniu, bardzo mnie rozśmieszyła mama, która mówiła, że jej córka Dorotka, ona chciała, żeby poszła, mama chciała do zawodówki, do szkoły zawodowej, żeby miała jakiś zawód, a ta durna się uparła, żeby pójść do ogólniaka, czy do technikum, czy do liceum, bo później chciała studiować. Tak, i w ogóle o co chodzi z tym? Filologię polską. Jak można studiować filologię polską, jeszcze nie daj Bóg spotka geografa, z którym się ożeni. Przecież nie ma nic gorszego niż geograf. Właśnie. I tego typu ciekawostki, tego typu wtręty są tutaj po prostu na porządku dziennym i mnie to bardzo rozśmieszyło. Więc tak jak powiedziałam, nie mamy wątpliwości, że rzecz dzieje się wśród takich bohaterów, w takim miejscu, z takim wykształceniem. I to jest duże szapoba dla pana Krystiana. Tak. Słuchajcie, bardzo polecamy Wam tą książkę. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Lira. Gratulujemy Wam bardzo serdecznie. Gratuluję Ci, Krystian, wydania. Naprawdę kawał solidnej literatury. Mam nadzieję, że następnym razem, jak będę w Tarnowie, to się odezwę do Ciebie, to trochę mi o tej książce, o warsztacie, o tych kulisach trochę mi opowiesz. No i może są bohaterowie, z których czerpałeś, bo przecież to jest ciekawe. Albo, nie daj Bóg, jesteś niezły herbatnik. To musisz mi wszystko opowiedzieć, to spotkamy się na kawie. Mm-hmm. W hybrydzie oczywiście. Ze mną. To będzie ten pierwszy raz w hybrydzie. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo i naprawdę polecamy Wam książkę Krystian Janik, Tu nie ma nic, wydawnictwo Lira. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.